ci ten pomiot z naturą nieczystą. Życzenia twe spełni zawsze z ochotą. Da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy, serdeczność przysługi. Pęta cię weźmie, zabierze bogactwo, byś cierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną. Kupię kołyskę mało przechodzoną, wynajmę amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę? Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. W życiu tylu obcych rzek nie widział. Najlepsza kaszanki taca. To ty, bracie, żeś z królami tańcował. Pojemny z ciebie jegomość. Z dala widać. Ej, ty! Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everetz. A, w środku jest. Szukam Olgierda von Everetz. Nie ma tu takiego. Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everetz. Ktoś cię oszukał, bracie.
To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? A w życiu, to ja jestem Olgierd. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach? To które z was ma jaja? A które mózg? Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie, ja jestem ten od pięści. Jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. Zgrywus. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Ech. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach. Bez skazy. Idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś.
Ataman Olgierd! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Wiwat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłało się do kanałów? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Ej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Klivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Kliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocioczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Jestem wiedźminem. Nie przyjmuję zleceń na ludzi. Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Jak sobie zasłużą? Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj! Klivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Klivert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie.
Klivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii, karczmie przy rynku. Jezu, piją ten cały czarny cysosz, to mnie może pocałować. Ledwie chaty nie rozwalą. Wojenny z ciebie jegomość. Zdala widać. Jedź, Putka! Zapach od czynników. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Zapach. Robiono tu fisterch. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. No tak. Narkotyki to niebezpieczny biznes. Otwarte okno. Ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Ślady stóp nierówne. Ktoś tędy biegł. Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Blizna na czole. To musi być ten kliwet. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. Ale jesteś paskudny. Nie.
zanosi się na deszcz. Jedź, płotka. Zakon Płonącej Róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. No? Czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku. Bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... trzy.
Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka. I musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. Prześladowaliście innych. Teraz to wy jesteście prześladowani. Spotkało was właśnie to, na co zasłużyliście. Wiedźmin moralista. Zabawne. Mam wrażenie, że gdzieś cię już widziałem. Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Umrzesz! Umrzesz! Poczekajcie mnie, bracia! Co za dzień! Zostawiam.
Odpocznij. Dalej. Trzymaj się ode mnie z dala. Pomściłem twojego przyjaciela. Ha, wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No, opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Byli bracia zakonu Płonącej Róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich gorejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. I ci kup sobie za nie 2 uncje fantazji. Równy z ciebie gość, kocie oczka. Groźny znak cechowy nosisz. Niech żyje, niech żyje. Zygać mi się chce do dzisiejszej pasji. Tak, może nie.